Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Auto na Minuty ORG, chociaż w ślad za ostatnimi wydarzeniami na rynku polskiego carsharingu powinienem rozważyć zmianę nazwy kanału na Auto na Kilometry ORG, a to wszystko w związku z tym, że nie mamy w tej chwili już żadnego usługodawcy w dużej skali w Polsce, który rozliczałby swoje wynajmy na bazie minuty jazdy. To właśnie niedawno wydarzyło się w Panku, który zrezygnował z jednego ze swoich cenników, stawiając wyłącznie na cennik kilometrowy. No i w ślad za tą niemałą rewolucją, która wywołała dużo różnych reakcji, dużo pytań, mało odpowiedzi, dlatego zdecydowałem się nakręcić właśnie dzisiaj ten film, w którym przybliżę Wam wszystkie szczegóły tego nowego cennika w Panek Carsharing, a także podzielę się kilkoma, mam nadzieję, przydatnymi trikami na to, żeby jeszcze obniżyć te niższe opłaty. Szczególnie to, że mamy taki trudny okres obecnie, że każda złotówka jest na wagę złota. Zatem rezerwuję w tej chwili Fiata 500 elektrycznego, który jest moim ulubionym samochodem osobowym w flocie Panka. Zresztą uważam, że to jest zdecydowanie najlepsze auto do miejskiego carsharingu, ale o zaletach Fiata 500 może opowiem innym razem. A dzisiaj skupię się na nowym cenniku i trikach w Panek Carsharing i widzimy się, jak już będę przy zarezerwowanym samochodzie. No to startujemy. Zacznę od pierwszego dużego zaskoczenia, czyli cennika kilometrowego, który działa w Panku co prawda od ponad 2 lat, ale nie był dotąd nigdy cennikiem domyślnym, przez co wielu klientów korzystało z niego rzadko, a część nawet nie miała pojęcia o jego istnieniu. W tej chwili natomiast cennik kilometrowy jest jedynym sposobem rozliczenia przejazdu, jeśli planujemy krótki przejazd po mieście. Teraz czas na prawdziwy hit. W nowym cenniku kilometrowym wszystkie samochody osobowe, poza samochodami z grupy FAN, zostały spłaszczone do jednej ceny. Różnorodność modeli i klas to niewątpliwy atut Panka, jednak zarazem mogło być to często irytujące dla klientów, dla których na przykład rozmiar nie miał znaczenia, a chcieli przejechać po prostu jak najtaniej z punktu A do punktu B, a zgodnie z zasadami prawa Murphy'ego, zazwyczaj kiedy szukali samochodów, to najbliżej stała albo CHR-ka z najdroższej grupy, albo na przykład taki Fiat 500 elektryczny. No ale teraz koniec z tym, ponieważ nie dość, że wszystkie klasy zostały zrównane do jednej ceny, zostały zrównane do najniższej ceny w grupie ekonomii, dzięki czemu taki właśnie elektryczny Fiat 500 kosztuje tyle samo, co spalinowy Fiat 500, dzięki czemu nie ma już znaczenia, który samochód jest najbliżej, ponieważ do którego byśmy nie wsiedli, zawsze kosztuje on tyle samo, dzięki czemu w praktyce możemy pojechać w tej chwili Pankiem po mieście taniej niż taksówką. No i będąc przy taksówkach, nie mogę nie wspomnieć o opłacie startowej, która została co prawda podniesiona do poziomu 5,99 za tak zwane trzaśnięcie drzwiami, natomiast jest pewien prosty i skuteczny trik, którym można tą opłatę zniwelować. Wystarczy mianowicie wykupić subskrypcję tygodniową o nazwie Smart Week za 9,99, która nie tylko kasuje opłatę startową, ale również zapewnia pełną ochronę od szkód wyrządzonych z naszej winy. Smart Week opłaca się już przy 2 krótkich wynajmach tygodniowych, a poniżej możecie zobaczyć symulację tego właśnie wyliczenia, takich 2 przejazdów, w których udowadniam, że faktycznie taki Smart Week zdecydowanie się opłaca, a im więcej jeździmy, tym bardziej właśnie wykupienie Smart Weeka jest absolutnym must have.
Jest jeszcze jeden sposób, jak realnie można obniżyć stawkę za przejazd w mieście w tym trybie krótkoterminowym. Pewnie widzieliście wiele razy już, przeglądając mapkę na aplikacji Panek Carsharing, gdzie samochód był oznakowany takim fioletowym paskiem. I znaczy to ni mniej, ni więcej jak to, że samochód stoi w danym miejscu już długo i należałoby już ten samochód przerelokować. Jest to z jednej strony znak dla pracowników technicznych firmy Panek, że trzeba to auto przerzucić do bardziej ciepłej strefy, ale może też skorzystać z tego klient, ponieważ jeżeli weźmie taki samochód, ma na ten konkretny przejazd, który rozpocznie w momencie, kiedy dotrze do takiego samochodu, obniżoną stawkę za kilometr. Ważne jest to, że ta stawka nie działa w przypadku wynajmów pakietowych. A co jeśli krótki wynajem miejski nie odpowiada na Wasze potrzeby i potrzebujecie wyjechać gdzieś dalej i na dłużej? No, możecie powiedzieć, że złoty 99 za każdy kilometr to dość średni biznes i będziecie mieć absolutną rację, ale właśnie z tego powodu na takie potrzeby został pomyślany w Panek Carsharing pakiet dobowy. Natomiast zanim przejdę do opisywania szczegółów pakietu dobowego, no to tutaj jestem Wam winny jedną informację, mianowicie pakiet dobowy w nowej odsłonie jest jedynym pakietem na dłużej, ponieważ zniknął z oferty zarówno pakiet godzinowy, jak i pakiet tygodniowy. Natomiast no, zwrócę tutaj Waszą uwagę, że w mojej osobistej opinii nowy pakiet dobowy zdecydowanie rekompensuje fakt, że pakietu godzinowego i pakietu tygodniowego już z nami nie ma. I już tłumaczę dlaczego, ponieważ właśnie w pakietach siedzi największy hit hitów nowego cennika Panka. Mianowicie zrównanie klas dotyczy nie tylko cennika kilometrowego, ale również właśnie pakietów, dzięki czemu każde z aut osobowych kosztuje tylko 99 zł. Przykładowo największa Toyota CHR poszła w dół aż o 89 zł. Więc zarówno w cenniku kilometrowym, jak i w pakiecie mamy zrównanie wszystkich modeli i, co najważniejsze, zrównanie do dołu. Zniżce uległa też opłata za kilometr, która do niedawna jeszcze wynosiła złoty 0,4 w pakiecie, a od niedawnej zmiany mamy już 0,99 zł, czyli 99 groszy. Tutaj jeszcze przy okazji dodam, że ważną cechą pakietów Panka jest to, że nie wykupuje się go na konkretny model samochodu, a na interwał czasowy, dzięki czemu możemy w czasie doby wielokrotnie zmieniać samochody. Przykładem z mojego doświadczenia jest taki przypadek, gdzie potrzebowałem wynająć samochód na kilka godzin na przejazd 300-kilometrowy z Warszawy i z powrotem. No, wyrobiłem się w około 6 godzin, dotarłem do domu, przed tym zakończyłem wynajem, a kilka godzin później okazało się, że muszę jeszcze podjechać w jedno miejsce, no krótka trasa, 5-6 kilometrów, no i musiałbym przy normalnym pakiecie, przy normalnej wypożyczalni samochodów, gdybym wynajął samochód na dobę i go zwrócił, albo zorganizować sobie jakiś inny przejazd, albo wynająć samochód po raz kolejny, na przykład w carsharingu w wynajmie krótkoterminowym. Natomiast dzięki konstrukcji pakietów Panka miałem ten pakiet w dalszym ciągu aktywny, ponieważ 24 godziny nie minęły, a wystarczyło, że otworzę aplikację i wynajmę dowolny samochód, który akurat jest najbliżej, a po zmianie każdy z tych samochodów mamy w tej samej cenie, dzięki czemu mogłem wynająć na ten krótki przejazd auto dalej w ramach pakietu, więc zapłaciłem tylko i wyłącznie opłatę za przebyty dystans. To tyle w temacie konstrukcji pakietów oraz ich ceny. Natomiast na początku dzisiejszego filmu obiecałem, że podzielę się z Wami kilkoma trikami, jak można realnie obniżyć cenę wynajmu w Panek Carsharing. I teraz łapcie wiadom dwa takie triki przy okazji pakietów dobowych. Pierwszy z nich. Jeżeli planujecie wyjazd na dłużej, zakupcie najpierw pakiet dobowy, a dopiero po jego rozpoczęciu zarezerwujcie i wynajmijcie samochód. Możecie oczywiście kupić pakiet podczas trwania już aktywnego wynajmu, jeżeli okaże się,
że wasz wynajem jednak musi być dłuższy, bo zmieniły wam się plany, wtedy bez żadnego problemu możecie kupić w trakcie aktywnego wynajmu pakiet, dzięki czemu zniwelujecie sobie opłatę kilometrową ze złoty 90 na 0,99. Natomiast jeżeli nie macie aktywnego wynajmu i dopiero planujecie wynajem na dłużej, to najpierw kupcie pakiet, a dopiero kilka sekund po nim wynajmijcie i zarezerwujcie samochód, dzięki czemu unikniecie naliczenia opłaty startowej w wysokości 5,99. Oczywiście ten trik nie dotyczy tych klientów, którzy mają wykupiony Smart Week. Drugi trik natomiast dotyczy wszystkich i jest związany z tankowaniem samochodu. Warto pamiętać o tym, że w Panek Carsharing za każde tankowanie samochodu przy odpowiednim poziomie paliwa w baku otrzymujecie 10 zł bonusu do wykorzystania na kolejne przejazdy. Więc jeśli planujecie wyjazd nawet krótki, ale i tak bierzecie na ten wyjazd pakiet, bo jest to, nie wiem, jakiś wyjazd 100 km za miasto i powrót, gdzie spokojnie to paliwo, które zazwyczaj jest w samochodach Panka, wam wystarczy, to nie bójcie się mimo tego samochodów z żółtym znacznikiem, ponieważ mając wykupiony pakiet, i tak nie jesteście naliczani za czas, więc możecie zainwestować kilka minut na dotankowanie tego samochodu, dzięki czemu dostaniecie na konto właśnie 10 zł do wykorzystania na kolejny przejazd. Chociaż tutaj jestem jeszcze winny zwrócenie uwagi na jedną cenę, która się pojawiła, jest nową opłatą, której wcześniej nie było, a związana jest ona z przejazdami pomiędzy lokalizacjami. No, nie jest to zbyt często wykorzystywana opcja, natomiast jeśli mielibyście potrzebę wynajęcia samochodu na przykład w Warszawie i pozostawienia w innej z kilkunastu stref, które w tej chwili w Panek Carsharing są dostępne, czyli na przykład, nie wiem, do Trójmiasta albo do Rzeszowa, no to jadąc tym samochodem na pakiecie, zostawiając go w innej strefie niż ją rozpoczęliśmy, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 19,99. Natomiast pozostała mi jeszcze kwestia przedpłat, o których nie powiedziałem ani słowa, a jest to bardzo ciekawy produkt, na którym również można realnie oszczędzić dużo pieniędzy. I tutaj chciałbym zacząć od takiego obalenia mitu, z którym się bardzo często spotykam, jakoby przedpłata była typowym rozwiązaniem dla stałych klientów, dla heavy userów. Zupełnie się z tym nie zgodzę, bo o ile faktycznie, jeżeli ktoś często jeździ Pankiem, no to taka przedpłata jest bardzo logicznym rozwiązaniem. Natomiast nawet dla kogoś, kto korzysta raz na jakiś czas, ale ma do przejechania długi dystans, długi wynajem, no to zdecydowanie warto rozważyć przedpłatę, ponieważ ona bardzo realnie obniży nam koszt tego długiego wynajmu. Tutaj proszę bardzo, rzućcie sobie okiem na tabelkę z wysokościami przedpłat i z bonusami, jakie można uzyskać. Co ciekawe, to jest akurat cennik przedpłat stały, natomiast czasami zdarzają się nadzwyczajne promocje z wyższymi mnożnikami, na przykład na święta albo na Black Week, gdzie można zgarnąć jeszcze wyższy bonus i dzięki temu wykorzystać go na obniżenie kosztów naszego przejazdu. Dobrze, no to chyba już mamy komplet. Tym bardziej, że wyszło znacznie dłużej niż mi się wydawało. No, widzicie, tyle tych możliwości obniżenia cennika jest. Więc czas w takim razie się żegnać. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę. Jeszcze na koniec standardowo zapraszam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zasubskrybowania mojego kanału poprzez kliknięcie tej ikonki tutaj, aby żaden ciekawy test samochodów spółdzielonych, ani żadne ciekawe informacje na temat carsharingu w Polsce i na świecie Wam nie uciekły. Jeszcze raz dzięki serdecznie za Waszą uwagę. Na razie. Cześć.